Cześć, słychać mnie już? Tak, dobra. Dzięki, więc ja będę opowiadał o bibliotece Reactive Java. Zacznę od tego, żeby wprowadzić, opowiedzieć wam, skąd ona się pojawiła, jakie potrzeby rozwiązywała u jej twórców. Potem trochę opowiem o tym, jaki jest model programowania przy użyciu tej biblioteki, ale to wszystko po to, żeby jak najszybciej przejść do kodu. Także mówić będę potencjalnie bardzo mało, a potem będziemy kodować. Długość tego wprowadzenia, sam nie wiem ile powiedzieć na temat tego, jak się programuje w tym modelu. Chciałem się was zapytać, czy ktoś z was spotkał się w ogóle z takim buzzwordem już chyba, reactive programming? Możecie podnieść rękę. A parę osób jest. A ktoś z was w ogóle używał reactive Java? O, widzę dwie osoby. A kto, czy ten kod wylądował na produkcji? O, super. W takim razie chętnie bym z wami pogadał potem o waszych wrażeniach. Dobrze, więc zacznijmy od tego, że wersja Javowa rozszerzeń reaktywnych, czyli właśnie biblioteka Reactive Java, powstała w firmie Netflix. Jest to taka amerykańska wypożyczalnia wideo, natomiast to jest bardzo, to mało mówi o tej firmie, która działa nie tylko w Stanach, ale w większości świata i w Stanach stanowi ponad 50% według różnych badań całej zawartości internetu, czyli Amerykanie ściągają najwięcej z Netflixa, wszystkie inne strony, HTTP, YouTube, wszystko inne jest, stanowi mniej ruchu w Stanach niż Netflix. Więc to jest ogromne przedsięwzięcie. Ta firma spotyka się z wieloma wyzwaniami, jak każdy, kto działa na taką skalę. Wyzwania te są związane z koordynacją serwisów, ze skalowalnością, z zapewnieniem tolerancji na błędy. I to, co jest fajne, to to, że oni dużo o tym mówią, jakie mają rozwiązania oraz publikują kod na GitHubie. Także ktokolwiek, kto spotykał się z zagadnieniami systemu rozproszonych, być może widział ich rozwiązania, a w każdym razie polecam zerknąć na GitHub, tam jest mnóstwo projektów, które oni publikują, które oni supportują, które oni używają na produkcji, także można, jeżeli pasuje do waszych potrzeb, można to bezpiecznie brać i używać, ponieważ oni to na żywo używają na tysiącach serwerów i rozwiązują bardzo fajne problemy przy pomocy tego kodu. Jednym z tych bibliotek jest właśnie Reactive Java, która wynikła z pewnej potrzeby związanej z GUI. Zaczęło się od tego, że ich model strumieniowania danych wymaga tego, żeby udostępnić usługę, w zasadzie każda firma tak by chciała, dla każdego, na takiej ilości urządzeń, jak to tylko możliwe. W związku z tym mamy tutaj tak, tablety, przypuszczam, że komórki, nie widziałem ich GUI na komórkach, ale przypuszczam, że to prędzej czy później będzie, telewizory, set-top boxy, urządzenia typu Apple TV, czyli mamy ogromną ilość urządzeń, które są podpięte do sieci różnego rodzaju. Często są to sieci o dużej przepustowości, no skoro chcemy oglądać wideo, szczególnie HD, no to musimy mieć dużą przepustowość, ale na przykład w sieciach komórkowych problemem jest latency, który jest bardzo duży, mimo że mamy, tak naprawdę możemy ściągać megabajty na sekundę, to opóźnienie w takim requestie jest dość znaczne. Ten diagram pokazuje, jakby wyglądało takie GUI i interakcje GUI z serwisami. Mamy interfejs użytkownika, który pokazuje na przykład listę kategorii filmów. Wchodząc w taką kategorię, widzimy filmy czy seriale. Do tego trzeba ściągnąć okładki, trzeba ściągnąć recenzje, trzeba przefiltrować to przez wiek użytkownika, który jest zalogowany. Trzeba dociągnąć informacje o tym, w jakim formacie możemy te filmy oglądać i ile pieniędzy zostało na przykład na naszym koncie do obejrzenia takiego filmu. I w standardowym modelu mamy sekwencję requestów, na przykład HTTP, to wszystko jest synchronicznie, czyli najpierw wołamy serwis, prosimy o jedną rzecz, potem na podstawie tej rzeczy, na przykład listy filmów, musimy zrobić gdzieś tam wywołań o kolejne elementy. Ten diagram pokazuje z jednej strony processing na niebiesko, czyli to, co aplikacja musi
wykonać po swojej stronie, żeby wysłać request. Natomiast na czerwono jest pokazane network latency, czyli bezładność sieci, którą musimy płacić za każdym razem, kiedy wysyłamy taki request. Po stronie serwerowej latency jest ściśle kontrolowane, można je obniżać, te requesty są szybsze, więc zespół Netflixa chciał zmienić tą część, która jest po stronie klienta. Doszli do takiego modelu. Robimy jeden request. W tym requestie wysyłamy pytanie kompletne o to, co nam chodzi i płacimy tylko raz koszt network latency. Po stronie serwera robimy wszystkie obliczenia i zwracamy do użytkownika dane jego widoku. I czy to jest dobre rozwiązanie? Jak myślicie? Bo robimy jeden tylko request, ale w normalnym modelu byśmy czekali, to GUI się nam nie otwierzy przez bardzo długo, dopóki wszystko nie będzie policzone, tak? Mówiłem, że jeden request jest bardzo dobry dla sieci, natomiast jeżeli nie zrównoleglimy obliczeń po stronie serwera, to i tak będzie do bani. Bardzo dobrze, dzięki za taką perspektywę. Dokładnie, ale nawet jak zrównoleglamy procesowanie po stronie serwera, możemy jeszcze jedną ważne udoskonalenie zrobić. Wysyłamy klientowi dane, jak tylko mamy je. Nie chodzi o całą listę 100 filmów ze wszystkimi okładkami, ze wszystkimi danymi. Wysyłamy pierwszy film, dla którego mamy kompletne dane. Wysyłamy potem drugi i tak dalej. Czyli użytkownik nie lubi czekać, nikt z nas nie lubi czekać. Jeżeli Google odpowiada zamiast ćwierć sekundy, pół sekundy, to tracą miliony na wyświetlaniu reklam, bo ludzie już nie chcą tego widzieć. Więc wyświetlamy to, co mamy, jak najszybciej. Potem jest to dociągane. Użytkownik nie jest zirytowany. W każdym razie nie tak bardzo, gdyby czekał na wyświetlenie wszystkiego naraz. I właśnie tak na tym polega model, który oni zastosowali, czyli tak naprawdę ten request to jest zapisanie się na jakąś kolejkę, czy na jakiś do serwera na... Słuchaj, informuj mnie o zdarzeniach. Te zdarzenia to są filmy z danymi, które akurat mnie interesują. I serwer wtedy mówi, ok, my puszczamy tutaj jakiś processing, jak tylko coś będziemy mieć, to my cię poinformujemy. I w tym momencie serwis, mając jakiekolwiek dane, odsyła je do klienta. I ten model możemy tak samo przenieść na stronę serwerową. Czyli jeden serwis, który zaczyna robić listę filmów, do drugiego serwisu wysyła pierwszy z brzegu, który już ma. Kolejny serwis uzupełnia te dane i taki flow jest implementowany również po stronie serwera, dzięki czemu dostajemy dane dynamicznie. I to jest model, który ta biblioteka nam pozwala łatwo oprogramować, jeśli chodzi o procesowanie asynchroniczne. Może jeszcze pokażę, żebyśmy dokładnie wiedzieli, jak ten model wygląda, co myśmy w tej chwili zobaczyli. Stworzyliśmy protokół, który mówi tak, chcę informacji, tutaj podaję jakieś tam dane i to jest równoznaczne w tej bibliotece z kolem pod tytułem subscribe. Zapisujemy się na tę listę zdarzeń. Serwer, który jest w tej nomenklaturze nazywa się observable, czyli coś, co możemy obserwować, wysyła nam informacje o zdarzeniach. Zdarzeniach, czyli mamy kolejny element. I to się nazywa on next. Jest to, może być wykonane wiele razy i cały strumień danych zostaje zatrzymany w momencie, kiedy zdarzy się jedna z trzech rzeczy. Albo klient powie unsubscribe, czyli dziękuję bardzo, już więcej nie trzeba, bo na przykład wyświetlam 10 tylko filmów na stronie, więcej nie potrzebuję. Albo klient zamknął okienko i już tego nie trzeba. Albo dostaje klient znowuż uncompleted informację, czyli już więcej danych nie ma, spokojnie czekaj. Albo informację o błędzie. Zauważmy, że ten przepływ jest podobny na przykład do protokołu HTTP. Gdyby to było synchroniczne wywołanie, to by unsubscribe i uncompleted to było po prostu zamknięcie soketu TCP. Dziękuję bardzo, już nie chcę i druga strona dostaje informację o zamknięciu soketu. Więc dochodzi tak naprawdę tutaj on error, który może być dynamicznie dostarczony już po dostarczeniu iluś tam elementów. Więc tak, czy macie jakieś pytanie, zanim przejdę do kodu? Nie ma pytań? Ok, zaraz otworzę ideę.
Może jeszcze powiem tyle, że w tle jest bardzo dużo teorii związanej z tym, jak wygląda reaktywne programowanie, jakie tu są koncepcje i zachęcam was do zapoznania się z nią, natomiast to nie jest tak, że Netflix wymyślił tą teorię. Tą teorię wymyślił chyba... Straciliśmy fokus, więc ten pan. Więc jeżeli to jest Eric Meyer, który pracował w Microsoftie i on zaczął cały ten szał związany z Reactive Extensions w dotnecie. I pamiętajcie, jak będziecie kiedyś używać tej biblioteki, to za nią stoi ten koleś i ta koszulka naprawdę jest najbardziej stonowana, jaką znalazłem. Zawsze tak wygląda i ma świetne prezentacje. On potrafi w bardzo pasjonujący sposób opowiedzieć, dlaczego iteracja jest, jest dual, czy jest kokategorią, czy czymś takim do observable'a. I on to potrafi fascynująco opowiedzieć w godzinę, także na samym końcu myślałem, że już rozumiem. I na Kurserze prowadzi kursy, także też zachęcam do zapisania się. Okej, okay, więc wrzućmy kod. Dalsza część wykładu będzie związana z przetwarzaniem strumieniowym. Najlepiej najlepiej wziąć Twitter. Twitter jest takim fajnym przykładem, gdzie mamy jakiś tam strumień, zapisujemy się na strumień, możemy jakieś podać kryteria i dostajemy dane, na których możemy jakoś reaktywnie procesować. Zacznę od statycznej wersji, czyli po prostu będziemy mieli tweety już gotowe, zrobimy jakiś tam kod, a potem przełączymy się na wersję dynamiczną, która mam nadzieję, że ta sieć wytrzyma. Patrzyłem, że raczej tak. To są tweety, to jest strumień, który Twitter wysyła, zakodowany w JSON-ie. W zasadzie nie ma większego znaczenia, co to jest, nie widać tego całego, natomiast tutaj mamy informację o tym, kiedy został stworzony, jaki jest treść tego tweeta i jest zakodowany obiekt user, który mówi, gdzie ten użytkownik był, jeśli był jakiś dany GPS i jaki jest jego handle, tak, nazwa użytkownika. Oprócz tego w takim strumieniu są jeszcze inne dane, na przykład delete. Te dane nas nie interesują, także będziemy musieli je odfiltrować. Więc zacznijmy od... Przepraszam, przełączę się na monitor. Okej. Dobra. Więc tak jak mówiliśmy, abstrakcją tego strumienia to jest observable. I możliwość tworzenia takiego strumienia statycznego oczywiście nam daje. Robimy from i podajemy tutaj. I tutaj idea bardzo fajnie zgaduje, że ja tak naprawdę chcę po kolei tweety. I w tym momencie mamy stworzony strumień. Widzicie, że from jest deprecated. Nie wiem dlaczego, ale na pewno chyba tylko dlatego, żeby utrudnić prezentację. Bo to jest vararks, a teraz muszę tak naprawdę wrzucić tu kolekcję, więc zróbmy jakąś tam niezmienialną listę. I wtedy już nie jest podkreślone. Mamy ten strumień, który w szczególnym przypadku mógłby być zasilany asynchronicznie przez jakieś wątki, które coś obliczają, coś ściągają, natomiast w tej chwili mamy wersję statyczną i co możemy z tym zrobić? Tutaj API jest bardzo podobne do tego, co jest w Java 8, do strumieni, natomiast jest dużo bardziej bogate i ma dużo więcej opcji, ponieważ nie tylko operujemy na samych zdarzeniach, ale też na czasie między tymi zdarzeniami. Tutaj zobaczymy, jak możemy to wykorzystać. Jeśli chodzi o ilość operatorów, to mamy tak, tutaj widać, o, jeszcze trochę, przyspieszymy, tyle tego jest. Można dodawać swoje, rzecz jasna. Więc może najpierw zróbmy coś takiego, że przefiltrujemy tego delete'a, bo w ogóle nie wiem, jak to obsłużyć, nie potrzebujemy tego, więc potrzebujemy założyć jakiś filtr. To jest taki interfejs fang1, czyli funkcja jednoargumentowa. Czyli ta funkcja będzie wywołana dla każdego elementu strumienia i teraz musimy coś tu zrobić, więc powiedzmy tak dość topornie, że chcę tylko tweety, które zawierają created at, czyli to jest informacja, że to jest tweet.
a nie na przykład jakieś zdarzenie o inne. Ale ponieważ używałem Java 8, to możemy to zwinąć, jak tylko uzupełnię, możemy to zwinąć najpierw do tego, do wyrażenia lambda. No okej, okay, ale co mamy z tym zrobić? Możemy sobie to przefiltrować, możemy różne operatory zrobić, ale w końcu trzeba by jakoś dostać te dane. Więc robimy to mityczne subscribe, o którym wam mówiłem. Subscribe powoduje, że tak naprawdę to obliczenie rusza. W tej chwili, wyłączając filtr, tworzymy DSL-em komputację. Jest to DSL, który pozwala nam stworzyć ileś tam kroków, ale nic się nie dzieje. Dopiero w momencie, kiedy wyłączamy subscribe, jest informacja do serwera, że znalazł się ktoś, kto by chciał słuchać na te obliczenia. W tym momencie nie mamy serwera, tylko mamy tą kolekcję. Subscribe samo siebie no nic nam nie daje. Jeżeli teraz odpalę kod, to po prostu się aplikacja uruchomi i nic się nie stanie. Natomiast ciekawsza rzecz to będzie, jeżeli tutaj podamy jakiś callback, który ma coś zrobić. I to jest subscribe to jest tak naprawdę operacja ostatnia w całym strumieniu. To jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę jest jakieś coś, co możemy nazwać callbackiem. W całym tej strukturze nie będzie żadnych callbacków. I między innymi właśnie to jest siłą tego API, że nie musimy, że zagnieżdżanie wywołań jednych w drugich jest tutaj łatwo obsługiwane, nie potrzebują robić callback hell. Więc chcemy być informowani, jak się zdarzy nowe zdarzenie, czyli wybieramy na razie tą opcję on next, czyli musimy stworzyć instancję akcji. I akcji jednoargumentowej, czyli mamy tweet i wypiszmy go po prostu. I znowu zrobimy magię Java 8, tylko jeszcze dalej pójdziemy i będziemy mieli referencję do metody. OK, czyli uruchomiliśmy się i wypisaliśmy to, dokładnie te zdarzenia, które były przyszły. Ja może pozamykam te pozostałe rzeczy. I teraz tak. Operacja na stringach w sumie nie jest zbyt ciekawa, więc może byśmy chcieli zmienić typ strumienia. Dlatego służy operacja map, która przyjmie funkcję jednoargumentową. Ja będę uparcie najpierw tworzył klasy anonimowe, dlatego żeby pokazać po prostu jaki jest interfejs. I ona przyjmuje string, ponieważ ten strumień jest typu string i teraz zamienia na jakiś inny typ strumienia. Na szczęście mamy klasę tweet, która nam, nie, to nie jest Enterprise Java, więc nie będzie to tweet entity, jak ktoś zasugerował. Ani nie będzie to tweet bin post, jak to postprocesor, tak. To jest prawie zwykłe pojo. Po prostu mamy tutaj tak, tekst, mamy obiekt user, tutaj mamy definicję tego obiektu user. Jedyne co, to mamy tak, mamy adnotacje, które mówią, jak te pola wyglądają w JSON-ie i to jest po prostu artefakt biblioteki, którą wybrałem, żeby to zdeserializować. Jest taka biblioteka JSON. I wykorzystajmy ją po to, żeby zdeserializować naszego tweeta do tej klasy. OK, czyli znowu możemy sobie zwinąć to. Ojej, poleciał nam wyjątek. I teraz co się mogło stać? Widzimy, że to zrobiliśmy jakiś DSL, on mógł mieć tysiące tych operatorów, i mamy wyjątek. Teraz Reactive Java, na co nam narzeka? Narzeka nam na to, że po pierwsze, że tutaj jest napisane on error not implemented exception, czyli był błąd, a myśmy nie dali żadnego handlera do błędów, więc on nam rzuca, że wyrzuca się o to, ale będzie takie dobre, że jednak nam napisze, co to za wyjątek był. Że był jakiś wyjątek z parsowaniem JSON-a.
Więc może na początek zróbmy trochę bardziej porządną implementację i zaimplementujmy onError callback. I tutaj po prostu ja bym zrobił na przykład throwable print struct trace. O, na przykład może być takie wołanie, więc w tym momencie jak znowu uruchomię aplikację, to w tej chwili już mamy po prostu wyjątek konkretny, który nam mówi o jakimś błędzie i zdarzył się ten błąd tutaj. W subskrypcji, natomiast przed subskrypcją był tutaj, czyli z JSON-a. Na szczęście wiem, gdzie ten błąd jest. Haha, niespodzianka. Tutaj brakowało nawiasu zamykającego i w tym momencie mamy, o, proszę, wypisaliśmy. Klasa tweet ma po prostu ma taką, ma jakiś toString, który wypisuje kto, gdzie powiedział i co powiedział. I teraz, jeśli wrócimy z tym błędem, to weźmy tutaj z powrotem, to co możemy zrobić, gdybyśmy w ogóle w takim strumieniu dostali błąd? Jest wiele metod do obsługi błędów w tej bibliotece. Jeżeli ten błąd jest tymczasowy, czyli na przykład mamy błąd z warstwy sieciowej, możemy zrobić prostą funkcję i po prostu zrobić retry. I to spowoduje, że będziemy próbować jeszcze raz. No w tym przypadku nie ma to sensu, będziemy tylko ciągle dostawać ten sam błąd. Więc co możemy zrobić? Nie możemy po prostu pominąć tego jednego elementu, dlatego że, jak pokazywałem wam na diagramie, on error jest stanem terminalnym, jest to kończy strumień, w związku z tym, jeżeli jakiś operator rzuca wyjątek i on jest propagowany przez kolejne operatory, to grzeczne operatory będą zamykać cały swój stan wewnętrzny, żeby wyczyścić po sobie, więc nie możemy w którymś tam miejscu powiedzieć OK, zignorujmy to, idziemy dalej. Więc to nie jest możliwe, natomiast taki retry co robi? On po prostu jeszcze raz się zapisuje, w związku z tym wewnętrzne stany są odtwarzane zupełnie od nowa i od początku ten strumień będzie leciał i znowu będzie ten sam błąd w tym przypadku. Możemy zrobić jakieś inne rzeczy, to tylko szybko wam pokażę, czy możemy, jest taka coś jak onError resume next, jeżeli mamy alternatywny strumień, na przykład z cache'a, jeżeli wywołamy bazę danych, mamy wyjątek, mamy cache'a, możemy przełączyć się wtedy na strumień cache'owy, czyli ileś tam elementów dostaliśmy prawdziwie z bazy danych, poleciał błąd, reszta idzie z cache'a. Tutaj po prostu możemy na przykład stworzyć pusty strumień. Czyli w momencie błędu przerzucamy się na jakiś inny strumień, który jest pusty. I po prostu przyszły nam dwa pierwsze tweety. W szczególności możemy wstrzyknąć jakiś obiekt, który prezentuje błąd. Najfajniej jest wtedy, kiedy obiekt domenowy może być jakiś, który modeluje taki błąd i on po prostu jest normalnym elementem strumienia. Dobra, to przejdźmy teraz może na prawdziwy strumień, prawdziwych prawdziwych tweetów. Tutaj napisałem jakiegoś klienta, potem spojrzymy na niego, jak można pisać stronę tak jakby serwerową, czyli tą, która dostarcza dane. Natomiast na razie po prostu podmienimy, w zasadzie to usunę, zrobimy client tweets. Interfejs jest taki, że na razie skupmy się na tym, że mamy jakiś klient jakiegoś serwisu, który nam zwraca strumień danych. Jeżeli teraz to uruchomimy, to zarzucą nas, Twitter nas zarzuci strasznym bagnem z całego świata, wszystkim, co ludzie piszą. Okej, więc stwierdźmy może, że nie chcemy tego aż tyle, bo nie jesteśmy w stanie wytrzymać takiego naporu
na paru danych. Więc mamy do tego wiele operatorów, możemy zrobić na przykład throttle. Chcemy trotlować ten strumień. To się zdarza w przypadku, kiedy dane nie musi mieć wszystkich danych. Kiedy producent jest za szybki, nie interesują nas wszystkie dane, może na przykład chcemy co pół sekundy wyświetlać jakieś dane, albo na przykład tworzymy interfejs użytkownika, strumieniem jest ruch myszki. To też jest taki sam model się odnosi do interfejsu użytkownika. Ruszamy myszką, dostajemy strumień danych, ale chcemy tylko widzieć co ileś tam te ruchy, bo nie chcemy reagować na przykład na każdy, przerysowując coś. Więc róbmy sobie tak, że chcemy tak naprawdę co 500, tak? Tu mamy różne operatory. A jakie inne byś chciał? Bo może być tak, że... Tak. Mhm. Jakąś zasadniczą różnicę próbuję zrozumieć między tym dławieniem a filtrowaniem. A, to znaczy filtrujemy najczęściej to, co dane, które nas zupełnie nie interesują, czyli na przykład jeżeli mamy klientów, może chcemy odfiltrować klientów, którzy mają pieniądze albo którzy pieniędzy nie mają. Więc to jest konkretnie biznesowa informacja. Gdybyśmy chcieli filtrować na przykład co tysięczny request, ok, to możemy mieć licznik i tak filtr co na przykład zwraca nam 999 request wraca false i tysięczny wraca true. Można to tak zaimplementować. Natomiast... Ale dławienia w ten sposób nie da się zaimplementować, tak? Proszę? Dławienia nie da się w ten sposób, żeby brać co tysięczny, tak? Nie wiem, jak definiujesz dławienie, czyli throttle. Ten throttling, tak. Tak. No da się filtrem zaimplementować. Możesz po prostu mieć tą logikę, ponieważ filtr będzie wołany dla każdego nowego elementu, więc tam możesz mieć albo licznik wywołań i reagować na każde NT wywołanie, albo możesz mieć czas, po prostu liczyć czas w środku. Dzięki. Więc natomiast wiele takich operatorów już jest gotowych, więc jeżeli zrobię tak jak tu pokazywałem, no to mamy w tej chwili dużo mniejszy strumień i pozostałe dane są tracone. Gdyby... O, tutaj ktoś... obiecuję, że to nie było przygotowane. I najbardziej zaawansowany sposób czy takiego dławienia, to byłby wtedy, kiedy serwer by z nami w jakiś sposób kooperował. Czyli my byśmy mówili, że jest za szybko i serwer by zwalniał produkcję. To są zaawansowane metody, które można implementować. Jest coś takiego jak back pressure, czyli po prostu jakieś wypychanie, informowanie drugiej strony, że robi to za szybko, my nie jesteśmy w stanie tego konsumować. Nawet sam operator throttle jest w wielu wersjach, bo możemy wrzucać element, brać pierwszy element i potem nic nie brać, albo brać przez jakiś czas nic nie brać i potem puścić jakiś element. Mamy wiele wersji. Jeszcze chciałbym wam pokazać jeden ważny operator, który jest, jeżeli ktoś programował albo w strumieniach javowych, albo w skali na przykład, no to na pewno wie, co to jest flatmap. Jest to operator tak naprawdę... Jak coś ma flatmap, to jest monadą, można by powiedzieć. I flatmap jest bardzo ważnym operatorem, który pozwala nam z jednego elementu stworzyć strumień. Czyli tutaj, mając te tweety już strotlowane, możemy zrobić coś takiego, że dostajemy tweet i chcielibyśmy zrobić na nim jakąś akcję, na przykład zamienić na listę słów, bo liczymy statystycznie, jakie słowa występują. Ale to jest podstawowe wykorzystanie, najbardziej zaawansowane wykorzystanie byłoby wtedy, kiedy mamy, na przykład robimy dla każdego tweeta cola i ściągamy obrazek osoby, która tego tweeta postowała. I wtedy ten strumień, który tworzymy, jest wciągany do głównego strumienia i wtedy, kiedy tam faktycznie jakiś wątek asynchronicznie ściągnie ten obrazek, to on się pojawi w naszym strumieniu. To jest bardzo potężny operator i tutaj moglibyśmy zrobić tak, że zamieniamy każdego tweeta na strumień jego słów, treści, czyli weźmiemy tweet,
weźmiemy get text, no i po prostu jakiegoś splita po... Tak. I musimy to teraz zamienić na strumień. W tym momencie wrzucamy w operator jeden element, a wychodzi nam wiele. Nie wiem, czy to będzie ciekawe, bo teraz będziemy jeszcze więcej danych mieć, proszę. Tutaj. Więc parę słów jeszcze na temat tego, jak się robi stronę serwerową. Gdybyśmy chcieli w szczególności te tweety statyczne wyprodukować, wysłać do kogoś, albo mieć jakąś logikę, która coś oblicza, to observable mamy create i to jest główna metoda służąca do tworzenia nowych strumieni i ten callback jest wołany wtedy, kiedy ktoś się zapisze. Czyli na przykład, gdybyśmy operowali klientem HTTP, to w tym callu byśmy zrobili call HTTP faktyczny, poprosili tam, wrzucili do tego klienta jakiś callback z informacjami o danych, które przychodzą. Natomiast samo stworzenie observable nie powoduje nic, czyli nasza metoda klienta, ta metoda tweet, która tworzy strumień, ona nic nie robi. Ona zwraca jakiś tam observable, natomiast nic się nie dzieje. Dopiero w momencie, kiedy ktoś się zapisze, będzie wywołany ten kod. I jeżeli ktoś już się zapisał, no to co możemy zrobić? Dostajemy interfejs subscriber, który ma metodę onNext, czyli to jest tak, jak umawialiśmy się w tym API. Ktoś robi subscriba, więc teraz tak, my mamy onNext, możemy mu wysłać tweeta, możemy wysłać dwa tweety na przykład. Następnie możemy zrobić onCompleted albo onError, jeżeli coś nam się nie spodobało. I ten kod jest wykonywany synchronicznie w momencie, kiedy ktoś się zapisuje, czyli w tym momencie my wysyłamy w jego wątku, będzie po prostu sam sobie te tweety wyśle. Gdybyśmy chcieli to zrobić asynchronicznie, no to musimy użyć thread pooli, albo tak samo jak był to klient HTTP, po prostu robimy wywołanie, a on już sobie ma thread pool, gdzie obsługuje requesty. Ważne jest też, żeby w trakcie procesowania sprawdzać, czy klient nie powiedział is unsubscribe, czyli nie powiedział ja już dziękuję bardzo. Ponieważ nie zostało chyba wiele czasu, a nie będę wyłączał tego, jeszcze nie. To pokażemy jeszcze. To jest wersja w zasadzie taka sama, tylko jeszcze tu ma taką rzecz, że to jest cały klient z trotlowaniem, wysłaniem tweetów. Subscribe zwraca nam obiekt typu subscription. I on ma w zasadzie jedną metodę, czyli unsubscribe. Czyli jeżeli nie chcemy już danych, to możemy się wyłączyć i to będzie działać w tej chwili. Aha, bo okej, tutaj się nie kompiluje, więc on idealnie nie odpali w ogóle nic. Dziękuję bardzo. I tutaj znowu mamy ten strumień, który będzie nam przychodził, dopóki nie nacisnę czegoś. I w tym momencie zamykamy strumień, wywołał się ten kod. No i przy okazji jeszcze zamykam klienta HTTP, żeby aplikacja wyszła grzecznie. Cały ten kod jest na GitHubie, możecie sobie zobaczyć, możecie też sobie zobaczyć, jak jest zaimplementowany coś takiego. Jako ostatnią rzecz, stworzyłem prostego klienta Twittera, który pokazuje właśnie, jak można robić asynchronicznie i GUI i łączyć to z wywołaniami asynchronicznymi do jakiejś API. I to wygląda tak, że jak sobie piszę, tak?
zmienia nam się ten, zmieniają się nam cyferki, co jest bardzo proste. Bardziej zaawansowanym użyciem jest to, że jak sobie napiszę na przykład JDD, to pójdzie nam request HTTP i wyświetli asynchronicznie, tak jak będziemy przechodzić dane o, jak ci użytkownicy Twittera mogą pod to podpadać. To jest takie podpowiedzi, tak jak piszemy w normalnie w webowym kliencie Twittera. I tutaj nam się pojawi właśnie ten, pojawi nam się JDD, możemy robić tak. O. Tutaj jest parę organizacji związanych z promowaniem tego podejścia, czyli Reactive Extensions, jest taka strona, gdzie to wszystko jest jakoś ładnie ujęte, RX Java i tym podobne. Parę słów o tym, jak jest to zaimplementowane. Jeżeli zapisaliśmy i pojawiła nam się lista, ja chcę nacisnąć Escape, żeby ona zniknęła. To jest zrobione w ten sposób, że ja nie wiem, czy ten Escape będzie na okienku tekstu, czy w kontekście całego okna, więc wziąłem sobie jakiś tam sposób. Ja używam Java FX, ale tak naprawdę każdy ma jakiś tam inny framework, ma jakiś sposób na to, żeby zarejestrować się listenera, wiadomo, na naciśnięcie klucza i to opakować tak, żeby to było reaktywne. I to jest ciekawe o tyle, że mam tutaj dwa strumienie. Strumień kluczy na głównym okienku i strumień kluczy na tekstowym okienku. I co robię z nimi? Wywołuję operator merge. Operator ten bierze dwa strumienie i będzie emitował to wszystko, co one. I w tym momencie nie interesuje, skąd mi to przyszło. Zaraz robię filter tak, żeby tylko escape'y dostawać i jeżeli faktycznie coś przyjdzie, to zamykam tą listę. I to jest taki kod, kodowałoby się GUI. Nie wiem, czy byłoby tak łatwo, gdybyśmy to robili callbackami, ale to i tak jest tylko jeden poziom zagnieżdżenia, będzie więcej. Może być więcej, więc będzie to trudniejsze. Wydaje mi się, że to już tyle, bo zostało nam ile? 5 minut? Czy macie jakieś pytania? Ile lat ma ta biblioteka? Reactive Java, powiem ci, trochę ponad 2 lata, bo 2 lata temu patrzyłem na nią do wykorzystania produkcyjnego i stwierdziliśmy, że jeszcze nie jest ona gotowa, więc wtedy już była w wersji chyba 0.15, także myślę 2-3 lata. W tej chwili jest 0.20, tak, ale tak jak mówię na początku, Netflix, oni robią to tak, że mówią, wypuścili 0.20.4. Słuchajcie, ta wersja już działa na naszym Limited Nodes na prodzie, czyli prawdopodobnie kilkaset serwerów obsługujących ogromny ruch cały Stanów. Także mi się wydaje, że to już jest gotowe. Okay. Chcecie, żebym jeszcze coś tego GUI pokazał, czy kończymy? Nie. Aha. Och, dzięki. No to dziękuję.